Jechaliśmy do Warszawy pełni obaw, bo wiedzieliśmy, że Legia ma swoje problemy, ale kiedyś to przełamanie musi nastąpić. Ale chyba jednak takim zdecydowaniem, spokojem udało się nam zdobyć te 3 punkty. Na pewno Legia to jest bardzo silny zespół, tak? I myślę, że to jest przypadek, że Legia po prostu gra tak słabo punktuje, bo może gra nieźle, ma te swoje sytuacje, ale wiedzieliśmy, że z każdą minutą czas będzie działał na naszą korzyść i po prostu wykorzystaliśmy to. Fajna reakcja po pierwszej bramce i co, cieszymy się. Myślę, że cały Mielec się cieszy, bo Stal to jest wizytówka tego miasta. Po raz drugi wygrywamy na Łazienkowskiej. Poprzedniej nasze spotkanie było bez kibiców, teraz większe emocje. Jednak ci kibice też nie pomagali Legii, ale też wam na pewno powodowali taki troszkę ucisk. Na pewno, to też z perspektywy czasu na meczu też tego nie słychać, tak, co kibice, gospodarze śpiewają, bo jesteśmy skoncentrowani na swojej robocie i myślę, że to fajnie dzisiaj wykorzystaliśmy. Byliśmy wszyscy razem w kompakcie i Legia sobie stworzyła mało sytuacji. Przed nami przerwa na reprezentację, to będzie taka przerwa troszkę spokoju, że mamy kolejny mecz bez porażki, nie tracimy punktów i że stopniowo idziemy w tą górę tabeli? Fajnie wygląda ta tabela i my się z tego cieszymy. Patrzymy w każdy kolejny mecz, nie możemy wybiegać w przyszłość, bo po prostu później ta liga może nas po prostu zweryfikować. Musimy być pokorni, ciężko pracować i tak to robimy do tej pory.